Witaj na kanale Rock Day, kolejny film z gitarą klasyczną w roli głównej. No tak, arpeggia na podstawie akordów. To jest bardzo fajny motyw, bardzo, bardzo ciekawy, bardzo taki kolorowy i brzmieniowo ładny, do ballad jest idealny. No, na przykładzie akordu A-moll pokażę, o co mi chodzi. Przepraszam. G-dur, F-dur. Chodzi tutaj bardziej o to, że o konkretny ruch palców prawej dłoni. Tu w tej technice, w tym ćwiczeniu chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli mamy akord A-moll, to robimy poszczególnymi górnymi palcami, po prostu przejeżdżamy od najgrubszej, czyli od piątej w tym wypadku w akordzie A-moll, do najcieńszej i później wracam z powrotem palcami. Gram coś takiego. I tu zasada jest taka, że kciuk obsługuje struny basowe, czyli struny z owiką. Jeżeli mamy akord grubszy, to musimy go przesunąć sobie rączkę wyżej. W tym akordzie A-moll, kciuk basowe, a wiolinowe poszczególne palce. Palec pierwszy obsługuje trzecią strunę, palec drugi obsługuje drugą strunę, palec trzeci, czyli serdeczny, obsługuje trzecią strunę. Po prostu dźwięk wydobywamy podkurczając palec. Jakieś dziwne ruchy po prostu. Na pewno każdy zna ten motyw. W każdym to będzie kiedy indziej, ale no po prostu to jest taka sama technika, czyli po prostu kciuk obsługuje basowe, palec pierwszy, drugi, trzeci obsługuje trzecią, drugą, pierwszą strunę. To trzeba się koniecznie nauczyć. To po prostu sobie poćwiczcie. Na przykład właśnie A-moll, czyli po prostu gram każdą poszczególną strunę. Specjalnie pokazuję kciukiem, żeby uzmysłowić, jak te struny są obsługiwane, prawda? Jak to było? Piąta, czwarta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Po prostu w ten sposób, bez żadnego tutaj wydziwiania, po prostu. To natomiast ten układ palców, jeśli chodzi o prawą rękę, idealnie się spisuje do takich już własnych wewnętrznych motywów i tworzenia utworu, bo akurat tutaj używam tylko jednego interwału tercja mała. Jednakże zapraszam do komentowania i do zobaczenia w następnych filmach.